W tramwaje na Kastrzaka jeżdżę już od 2 miesięcy, na Wolskiej od ponad miesiąca. Ale czy całkowicie się już zakończyła ta inwestycja? Ostatnio trwało frezowanie skrzyżowania z Kasprzaka i Prymasa Tysiąclecia. Całe rondo Tybetu zostało sfrezowane, ale chyba jeszcze nie wszystko zostało zakończone. Sprawdźmy to w dzisiejszym filmie, w maju 2024. Jak tam budowa tramwaju na Kastrzaka i na Wolskiej? Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć Wąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Kasprzaka, tutaj nad Karolkową. Jak zawsze, każdy kolejny odcinek z tramwaju na Kasprzaka w tym miejscu się zaczyna i zaczynał. I w dzisiejszym filmie raczej nie skończymy jeszcze tej serii, gdyż jeszcze nie wszystko zostało tutaj zakończone. I dokładnie sobie to przeanalizujemy, patrząc na każdy szczegół tej inwestycji, jeżeli chodzi o pole, już faktycznie na miejscu. Tutaj przy Szpitalu Wolskim prawie wszystko jest już gotowe. Wiesz, tylko wyłącznie jeszcze drobniejsze prace przy przystankach autobusowo-tramwajowych na w starej lokalizacji Szpital Wolski. Natomiast tamte prace już faktycznie są mniejsze i minimalne, więc do tego się nie będę przyczepić. Mogę się przyczepić do tych przejazdów rowerowych, bo jak dobrze wiemy, większość przejazdów rowerowych w Warszawie jest taka ładnie czerwona, aż się świeci i truje, że tak to powiem, z powietrza po prostu widać ten czerwony kolor z daleka, teraz tutaj jeszcze go nie ma. Najprawdopodobniej pojawi się jeszcze za jakiś czas, ale domyślam się, że lat najwyższy jednak mimo wszystko się w tym miejscu pojawi, bo brakuje go tutaj na nowych drogach rowerowych w całej Warszawie. Pojawiają się te czerwone farby, a tutaj cały czas tego nie ma. Pomimo tego, że na Szpitalu Wolskim frezowanie i ostatnia warstwa asfaltu jest już od naprawdę długiego czasu. Tramwaje jeżdżą tutaj już od 2 miesięcy. Tu widzimy starą farbę czerwoną, ale ona jest po prostu stara jeszcze na starej nawierzchni, bo nie wszystkie wloty w pełni zostały sfrezowane z nową nawierzchnią. Tutaj większość mimo wszystko, jeżeli chodzi o tę ulicę, to co nie zostało tknięte i nie zostało zniszczone, nie było teraz frezowane. Ale takie zazwyczaj na tych inwestycjach w większości. Również tak to wyglądało na Prymasa Tysiąclecia, do której za chwilę dolecimy. Patrząc na tutaj, oczywiście możemy zobaczyć, że tramwaje całkiem ładnie funkcjonują, pomimo tego, iż dzisiaj, bo ujęcia są z dzisiaj, z niedzieli, nie jeździły tutaj wszystkie tramwaje, nie było ani dziesiątki, ani jedenastki, jeździła linia zastępcza 73. No ale nie było aż tak źle, z tego co widziałem, tramwaje podjeżdżały na przystanki mniej więcej w ciągu dnia co około 7 minut, więc bym powiedział, że mimo wszystko całkiem niezły wynik. Tu z kolei po prawej stronie pojawił się zupełnie nowy chodnik, w sensie został on wyremontowany i pojawił się w nowej oranżacji, a z kolei w tym miejscu cały czas mamy stary chodnik i starą drogę rowerową, która nie została całkowicie ruszona podczas tej inwestycji, tylko łącznie przy skrzyżowaniach drogi rowerowa została całkowicie wymieniona na nowy asfalt. Tutaj faktycznie widzimy, że jest już nowy przejazd, pełen komplet, jeżeli chodzi o cały zespół przystankowy PKP Wola Kasprzaka, ale no nie ma tam aspektów na całej długości i wzdłuż całej Kasprzaka nie ma oczywiście wszędzie asfaltowej drogi rowerowej, a ten odcinek tam wzdłuż ciepłowni, znaczy gazowni, no nie jest najlepszy. Jeżeli ktoś jechał, to doskonale wie, że tam trochę można wylecieć w powietrze, jak się nie opanuje. Natomiast z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć już komplet, jeżeli chodzi o cały nowy asfalt. Wszystkie drogi rowerowe są już idealnie wykończone, mają w pełni ostatnią warstwę asfaltu. Oczywiście nie ma jeszcze oznakowania poziomego wszędzie, również czerwonej farby w tym miejscu nie ma na przejazdach rowerowych. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to przystanki tramwajowe całkowicie już są funkcjonalne, są dwie wiaty, są oczywiście sipy działające, chodniki też już są całkowicie wykończone, barierki też są już wszędzie i widzimy nowy asfalt. Mimo wszystko myślałem, że na Prymasa Tysiąclecia też się pojawi więcej tego nowego asfaltu, a de facto tylko łącznie samo rondo Wolnego Tybetu zostało przebudowane, właściwie zfrezowane w ramach majówki. Więc tu widzimy owszem czarny jak smoła asfalt w tym miejscu z nowo już namalowanymi pasami, ale te pasy się kończą de facto. To w tym miejscu, albo inaczej, na skrzyżowaniu z Ordona już tego malowania nowego nie ma. No oczywiście jeszcze nie ma, no bo to frezowanie dopiero się zakończyło tej nocy, więc faktycznie jestem w stanie to zrozumieć, że to jeszcze w tym miejscu się nie pojawiło, ale mimo wszystko tak trochę kuję w oczy, że nie wszędzie udało się wszystko pomalować i trochę tego brakuje. Ale oczywiście najprawdopodobniej w najbliższych dniach to zostanie całkowicie wszystko wymalowane i nie będę mieć już na co marudzić w kolejny materiał z tej inwestycji. Patrząc dalej, tu mamy czerwoną farbę, więc jak widzicie, da się, można, bo ten odcinek został już zrealizowany trochę wcześniej, a z kolei w tym miejscu mamy przystanki tramwajowe i autobusowe Ordona WSA. Ten przystank autobusowy został dorobiony już w docelowej lokalizacji z barierkami, co plus. Drogi rowerowe w tym miejscu mają już ładne zjazdy, to też na plus.
Na minus jest to, że cały czas nie ma tych wszystkich miejsc, od których mogą się odbijać rowerzyści, czyli gdzie mogą sobie po prostu postawić nogę i trzymać się przy światłach. To jeszcze nie zostało całkowicie oddane do użytku. Tu też widzimy brak jeszcze pasów na jednym wylocie z Kasprzaka i jednym wlocie z ulicy Ordona. No, chyba nie na jednym, tylko łącznie w locie i wylocie z Kasprzaka. Jak widzicie, ogólnie to skrzyżowanie nie jest zbytnio pomalowane po nowemu. Tam, gdzie jest stary asfalt, jest po staremu. Tam, gdzie jest nowy asfalt, no to tak trochę kiepsko powychodziło, jeżeli chodzi o to nowe malowanie. Tego jeszcze wszędzie tutaj nie mamy. I tu takie mamy skrót kamery na całą tą inwestycję, patrząc od tej perspektywy. Też zwróć uwagę z ciekawostek, że tutaj pozostał bus pas i pas dla pojazdów dopuszczonych, między innymi z pojazdów elektrycznych. Więc pomimo tego, że tramwaj to jest cały czas buspas w tym miejscu pozostał. Na dalszym odcinku mamy już całkowicie gotową inwestycję, ale tutaj się zaczynają schody. No tak, przystanek cmentarz prawosławny, za chwilę do niego sobie wrócimy, tylko przejdziemy sobie faktycznie nad samym odcinkiem na Wolskiej. Tutaj faktycznie jeszcze pozostało parę aspektów, jeżeli chodzi o dokończenie tej inwestycji, ale też dużo się poszło już faktycznie do przodu, bo wszystkie miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Wolskiej aktualnie już są oddane do użytku, czego nie mogliśmy powiedzieć właśnie w ramach filmu z oddawania do użytku całej trasy tramwajowej na Kasprzaka, kiedy już faktycznie tramwaje jeździły. Wtedy jeszcze tam te prace były realizowane. Z kolei tutaj przystanek PKP Wola Wolska, czyli na drugim końcu przystanku kolejowego Warszawa Wola. Możemy zobaczyć, że tutaj torowisko tramwajowe jest całkowicie idealnie już wykończone, tu wszystko jest gotowe, SIP-y są zainstalowane, działają, są już docelowe wszystkie ławki, śmietniki, barierki też są wszędzie zamontowane i drogi rowerowe wraz z ostatnim warstwem asfaltu w tym miejscu zostały wszędzie już zrealizowane, więc to też faktycznie jest dobra informacja. Tutaj no ta Ordona przydałoby się, żeby cała została sfrezowana i zrobiona po nowemu, bo tamta nawierzchnia jest kiepska, która pozostała, ale jak widzicie, no tak częściowo to zostało zrobione i od strony Kasprzaka i od strony tutaj Wolskiej, no widać, że jeszcze nie, to nie jest całkowicie. Z tego co wiem, ZD miał coś przygotować i całkowicie sfrezować właśnie ten odcinek pomiędzy Wolską a Kasprzaka w ramach frezowania plus, ale w tym temacie wam nie powiem więcej, bo po prostu wiem, że było to planowane, ale nie wiem, czy już faktycznie było to realizowane, czy będzie realizowane, biorąc pod uwagę, jak to jest trochę wszystko tutaj zakręcone, jeżeli chodzi o tą inwestycję i to, że de facto jest już ukończona, a w praktyce jeszcze prace ostatnie są realizowane. Tutaj też jest ciekawe, z ważnych aspektów tutaj możecie zwrócić uwagę, że to pomijając oczywiście, że na nowym odcinku Ordona nie ma jeszcze malowania ostatecznego, to zwróćcie uwagę też na te drogi rowerowe. One są przejazdy namalowane, nie ma oczywiście czerwonej farby, ale ta droga rowerowa w tym miejscu de facto nie istnieje. Dlaczego? Nie ma oznakowania poziomego i na przejściach dla pieszych jest oznakowanie tylko dla pieszych. Na przejazdach rowerowych nie ma jeszcze działającej sygnalizacji świetlnej, jest ona zasłonięta i taka sytuacja ma tutaj miejsce właśnie również na tej kładce, która się tutaj znajduje właśnie nad tramwajami. Tutaj aktualnie rowerzyści zgodnie z prawem w teorii nie mogą przejechać, bo dla nich sygnalizacja świetlna jeszcze aktualnie nie działa. O czym też warto powiedzieć i żebyście faktycznie wiedzieli, że tutaj ten aspekt jeszcze cały czas nie został zakończony. Zresztą droga rowerowa wzdłuż ulicy Wolskiej cały czas trochę woła o pomstę do nieba, jeżeli chodzi o wykończenie w ramach tej inwestycji. Z kolei patrząc z tej perspektywy możemy zobaczyć, że tramwaj sobie ładnie sunie. Na górze został już całkowicie odfoliowany nowy przystanek autobusowy, jeżeli chodzi o wiatę. To jest już gotowe i miejsca parkingowe po jednej, po drugiej stronie ulicy Wolskiej w tym miejscu są już oddane do użytku. Drzewa zostały nowe też na posadzone, o których jeszcze zobaczymy, no przy Ducie Wolskiej faktycznie się pojawiły. No i z innych aspektów, nowy chodnik wzdłuż cmentarza Wolskiego w tym miejscu i prawosławnego został całkowicie już ukończony, to też jest dobrą informacją. No i z starego torowiska tramwajowego nie mamy już żadnych śladów, ale to chyba raczej nikogo nie dziwi, a z tego przystanku autobusowego z kolei w jednym i w drugim kierunku na cmentarz prawosławny nikt się nie zatrzymuje, w sensie żaden autobus tutaj liniowo na razie się nie zatrzymuje. Jest to przystanek, który po prostu można wykorzystywać okazjonalnie. Z kolei w tym miejscu jest właśnie ten mankament największy, który pozostał na tej drodze rowerowej, a mianowicie tutaj cały czas nie ma docelowych barierek. Barierek, żeby rowerzyści, gdyby przypadkiem wylecieli z drogi rowerowej, nie wpadli wprost do tramwaju, bo tutaj jest duża skarpa. Faktycznie cały poziom 1 byśmy spadli na poziom minus 1 i moglibyśmy po prostu zginąć pod tramwajem. Tutaj jest aktualnie tymczasowe ogrodzenie, ale to ogrodzenie czy przed niczym nie będzie chronić, jeżeli faktycznie w nie wjedziemy, po prostu przejdziemy, a docelowe bariery by ochroniły przed spadnięciem, byśmy byli poobijani od barierek, a nie od tramwaju i byśmy się nie sturylali. Więc to też jest jeden z tych aspektów, który cały czas w tym miejscu nie został do końca zrealizowany. Z kolei tutaj tramwaje sobie na spokojnie jeżdżą, sygnalizacja świetna całkiem dobrze działa. Oczywiście ta dojazdy prosto, jadąc z ulicy Wolskiej, no trochę nie ma całkowicie sensu, bo na zawsze będzie się świecić, że można pojechać, ale jest zgodnie z przepisami wszystko zrealizowane i też znaki są całkowicie już wszędzie zamontowane.
zamontowane, gdyby przypadkiem sygnalizacja świetlna nie działała. Tam też jest zainstalowane lustro do tramwajów, tak aby tramwaj jadący z ulicy Wolskiej na spokojnie zobaczył, czy jakiś tramwaj może idzie od centrum ulicą Kasprzaka. No i teraz zetknijmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Rutę Wolską. Tutaj sytuacja jest dobra i faktycznie dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o aranżację miejsca po starej trasie tramwajowej. Tu, gdzie kiedyś był przystanek tramwajowy na górze, mamy teraz drzewa i zupełnie nową część rowerową i pieszą. No i też tam jakieś małe ogródki się pojawiły, jeżeli chodzi o krzewy. To wszystko faktycznie całkiem ładnie się w tym miejscu łączy, chociaż oczywiście brakuje tutaj jeszcze trawy, ale trawa się najprawdopodobniej niedługo pojawi. Z kolei tutaj no jest ten slalom, jeżeli chodzi o pochylnie. Windy działają i za chwilę zresztą zobaczycie, jak wyglądają i jaka w nich muzyczka leci, bo miałem okazję skorzystać z jednej i z drugiej windy. Tramwaje tutaj są całkiem potężnie wykorzystywane, co dokładnie widać poprzez to, ile osób faktycznie korzysta z tych przystanków. Graffiti nie ma na żadnej ścianie, przynajmniej dobrze jest zmazywane, jeżeli chodzi o te aspekty. No i na górze oczywiście możemy zobaczyć tutaj po drugiej stronie przystanku gotową kładkę wraz ze schodami i pochylniami. I ogólnie jeżeli chodzi o ten przystanek PKP, jeżeli chodzi o ten przystanek tramwajowy Ruta Wolska, powiedziałbym, że jest to jeden z lepiej wykonanych przystanków. Ogólnie tramwajowych na poziomie minus 1 wszędzie, bo ma i pochylnie i windy. Tutaj jest ta barierka, o której wam mówiłem właśnie, że jeszcze jej brakuje w tym miejscu. Jest taka niska ta barierka zamontowana aktualnie, więc to jest faktycznie jeszcze jeden z elementów, który musi być dokończony i czekamy niezmiernie. Tam też sygnalizacja świetlna dla rowerzystów nie działa, a teraz skorzystajmy z windy i zobaczycie, jak to faktycznie działa i funkcjonuje. No i jakie są dźwięki w środku, bo to też jest ważny element. Jazda do dołu. Drzwi się zamykają. Jazda do dołu. Poziom minus 1. Przejście podziemne. Drzwi się otwierają. Ja bym się tego przyczepił do tego aspektu, że powiedział przejście podziemne, bo raczej powiedział przystanek tramwajowy, jeśli już, bo przejście podziemne to po tej stronie faktycznie nie jest. Natomiast czemu według mnie ten przystanek jest taki dobry? Bo ma zarówno właśnie windy, jak i pochylnie i oczywiście zwykłe schody, więc jeżeli coś się zepsuje, to i tak można się dostać na przystanki, nawet jeżeli jest się druga sprawa, bądź z wózkiem dziecięcym, a to jest bardzo ważny element. Posłuchajmy muzyczki w drugim. No i tutaj już powiedzenie, że to jest przejście podziemne, jak najbardziej pasuje. Winda jest całkiem ładna, szybka i dobrze działa i nie śmierdzi jeszcze. Natomiast pochylnia, jak widzicie, jest. No, jeżeli ktoś by tam faktycznie były dwa wózki z jednej i z drugiej strony jechały, no to na pewno by się zaklinowało i trzeba było się jakoś trudno wymijać. Ale ogólnie bym powiedział, że jeżeli chodzi o szerokość, to tak normalnie nie ma miejsca, tylko te miejsca faktycznie na zakręcie powinny być trochę większe, żeby tam się dało jak coś wymienić, bo faktycznie jakby dwa wózki się z siebie spotkały, to mogłoby być cienko. Natomiast tutaj jeszcze z innych aspektów, jak widzicie w tym miejscu, cały czas przejazd rowerowy nie został jeszcze ponownie dany do użytku w tym miejscu i barierki pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym a ulicą Wolską też się jeszcze nie pojawiły na całej długości, jeżeli chodzi o tamten zespół przystankowy, czyli Rutę Wolską. No i tak mniej więcej wygląda cała nowa trasa tramwajowa, tramwaju na Kasprzaka i na Wolskiej. Jak widzicie, jeszcze pozostało parę elementów do dokończenia, ale już nie będę robić specjalnego filmu na ten temat. Kolejny film z tramwaju na Kasprzaka to będzie przelot, a kolejny to już najprawdopodobniej będzie tylko i wyłącznie podsumowanie całej tej inwestycji, jak powstawała krok po kroku, a ja tu pewnie pojawię się za 2 miesiące dopiero, żeby nagrać faktycznie tę całą inwestycję, jak już wszystko będzie gotowe, bo nie zrobię podsumowania do momentu, aż wszystkie elementy tej inwestycji nie będą po prostu zakończone. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej jeszcze takich materiałów i chcecie mi pomóc w ich realizacji, to zostańcie patronami Avizonosza, patronami tu kośnik Avizonosz. I co ja mogę powiedzieć, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak powiedziałem, będzie jeszcze z tej inwestycji przelot, bo nagrywam też przelot w ramach nagrywania tego filmu.
No i oczywiście w ramach kolejnych shortsów już raczej zrobię po prostu jakieś informacje, czy kolejne poszczególne elementy będą wykańczane i gotowe na przestrzeni najbliższych tygodni i miesięcy, a jak będzie wszystko gotowe, to dopiero wtedy zacznę przygotowania do zrobienia jednego wielkiego podsumowania budowy całej trasy tramwajowej na Kasprzaka, choć nie wszystkie ujęcia z początku inwestycji mam idealne. No i tak całkiem ładnie będę wam pokazać, jak to wyglądało przed rozpoczęciem budowy, w trakcie i jak to wygląda teraz. Więc czekajcie, no i miejmy nadzieję, że jeszcze może w wakacje obejrzymy to, kiedy już faktycznie wszystko będzie skończone. Nie mówię nie bez powodu, że o wakacjach, bo po pierwsze zrobienie przeze mnie takiego podsumowania to chwilę trwa, jeżeli chodzi o przygotowanie takich materiałów, a po drugie wiem, jak to jest z oddawaniem do użytku inwestycji, jeżeli jest już całkowicie przejezdne. Dobrym przykładem jest tutaj aktualnie na przykład LK7, czy działające wyświetlacze w Zegrzu Południowym, które zaczęły działać jakieś pół roku po tym, jak oddali do użytku nowy odcinek kolejowy, więc wiecie, no trochę to długo idzie. Może nawet dalej nie działają wyświetlacze, na przykład taka ciekawostka. A przynajmniej nie wyświetlają informacji pasażerskiej. Do zobaczenia. Cześć!